Witam serdecznie. Dzisiaj mamy na tapecie grę Gulf War 2. Strzelawka standardowa wydana przez firmę Command Corporation w 1991 roku. Grafika dosyć prosta z tego co widzę. Nie wiem jak efekty dźwiękowe, przypuszczam, że też. No i co? Latamy i strzelamy. Także zasady są proste. Ok, na początek trzy żetoniki. I próbujemy, jak nam to pójdzie. Start. Jeszcze w to nie grałem, także nawet nie bardzo wiem, którymi przyciskami co, ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Aha. Tu strzelamy, a tu bomby. No dobrze. Jedną bombę żeśmy stracili, ale trzeba było zobaczyć, czym to... Gra dosyć wolna, to trochę muzyczka jest wkurzająca. Taka kocia muzyka. No szał można z tą muzyką dostać na dłuższą metę, powiem wam. A. Ojejku, nie udało się. No weź złap to teraz. No muzyczka po piórunie, powiem wam. Na dłuższą metę nie wiem, czy to jest do wytrzymania. Ja gdybym miał grać na automatach w tą grę, to bym najprawdopodobniej nie grał, bo nie miałbym płacić za słuchanie takiego czegoś, to po prostu masakra, no. Słuchać jak słuchać, ale jeszcze za to płacić. No coś z tą muzyką jest nie tak. Albo jest nie tak tylko na moim emulatorze. Albo jest w ogóle coś nie tak. No ale nic. Grać można póki co. No niestety. Trzeci kredyt. Oj, nie zdążyłem bomby rzucić. Chciałem podlecieć i rzucić bomby właśnie w ten sposób. Ale nie udało mi się. Aha. No dobrze, dodaliśmy w tej chwili sobie, słuchajcie, żetonów, nie wiem ile, bo tak rzuciłem na oko, jak to się mówi. No ale chwilę sobie pogramy w tą grę, nie za długo, bo to jednak może doprowadzić do rozstroju nerwowego ta kocia muzyka. Ja myślę, że po prostu to, że ona tak gra, to wynika z, tutaj, słuchajcie, z tego, że prędkość prawdopodobnie procesora, który obsługuje emulator, to jest uruchomiony na takiej platformie Raspberry,
jest inna niż oryginalnie miało to miejsce w przypadku tych automatów arcade, więc no dlatego prawdopodobnie ta muzyka ma inną wysokość, inną szybkość, inne tempo i w ogóle jest po prostu taka jaka jest. Gdyby było to na oryginale, to najprawdopodobniej byłoby wszystko w porządku. A tak to niestety jest, tak jak słyszycie. O! Muzyczka koszmarna, naprawdę słuchajcie, koszmarna. Na dłuższą metę nie do zdzierżenia. Słabo coś. Rzuciłem bombę na to cudo i co? Dalej to działa coś dziwnego. Nie rozwalili, a to działa? No nie no. Dziwna sprawa. No teraz zniszczony. Może trzeba było w sam środek pocelować, no nie wiem. Uff, koniec gry, dobrze. Pierwsze miejsce. A, 5 kredytów jeszcze nam zostało. To chyba nie po prostu ja nie wcisnąłem, słuchajcie, przycisku na czas, tak mi się wydaje. I dlatego nam się gra zakończyła. No cóż, sorry za tą muzykę, ale no niestety tak wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że się jakoś tam zdzierżyli do końca. No jak mówię, no prawdopodobnie było spowodowane to tym, że po prostu prędkość procesora na tym moim emulatorze, a to jest mówię na Raspberry Pi uruchomione, jest po prostu inna w stosunku do tego, co było w oryginale, no i dlatego no przeskalowało się to wszystko wyżej. Tak samo z tempem, no.
No nic na to nie poradzę, tak czasami bywa. To tyle ode mnie, dzięki, żeście wytrwali do końca. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zachęcam do zostawiania łapek w górę lub w dół, wpisywania komentarzy i zapraszam do kolejnego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!